Nazywam się Michał Heller, jestem fotografem teatralnym. Oprócz tego prowadzę też działalność wystawienniczą, realizuję własne projekty. Od wiosny tego roku prowadzę także z żoną galerię fotografii. Jako fotograf przede wszystkim na pewno wziąłem się z kina i z tego wszystkiego, co obejrzałem i z tego wszystkiego, co przeczytałem. To jest taki piękny zawód, który wiąże się z tym, że ustawicznie mamy kontakt z ludźmi. Myślę, że co by się nie mówiło, takim tematem numer jeden dla każdego fotografa zdecydowanie jest mimo wszystko człowiek. Najbardziej jesteśmy interesujący dla siebie samych i dlatego chyba najbardziej lubimy oglądać zdjęcia, na których są ludzie. I co za tym idzie, wydaje mi się, że podstawą mojej edukacji fotograficznej były na pewno studia humanistyczne, które mam za sobą. Studiowałem polonistykę. Gdzieś tam w połowie studiów polonistycznych już wiedziałem, czym będę się chciał zajmować w życiu. I taką kontynuacją tej decyzji, którą wtedy podjąłem, były następne studia. Studiowałem na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku fotografię. No i to jest moja edukacja akademicka, tak bym to nazwał. Ale z całą pewnością wiele ważniejsza w moim przypadku była ta edukacja, której nabywałem przez całe życie, ładując się po prostu tekstami kultury, które otaczają nas z każdej strony. Ważna jest też dla mnie bardzo sfera techniczna fotografowania. Dla mnie to jest taka bardzo ciekawa zabawa intelektualna. Im więcej jest tych zmiennych w fotografii i im więcej muszę ze sobą pogodzić na planie elementów, tym lepiej. Tym samym wydaje mi się, że cały czas się uczę i nie uważam, żebym miał ze sobą jakąś fotografię skończoną. Ani razu chyba nie udało mi się zrobić takiego zdjęcia, co do którego mam 100% pewność, że lepszego już nigdy w życiu nie zrobię. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nigdy tak nie będzie, że to zdjęcie kluczowe cały czas jest gdzieś tam przede mną. Opera i Filharmonia Podlaska bez dwóch zdań jest największą przygodą fotograficzną, jaka mnie do tej pory w życiu zawodowym spotkała. I bierze się to z kilku powodów. Na pewno z tego powodu, że zrobiłem tutaj bezwzględnie najwięcej zdjęć w jednym miejscu do tej pory w życiu. Mam taki zużyty korpus, którym fotografuję tutaj od początku. I w związku z tym, że nadeszła konieczność zakupu nowego aparatu, bo ten mi się trochę zużył, sprawdziłem, jaki ten aparat ma przebieg. Jest to prawie milion klatek. Milion klatek zrobiłem w tym miejscu. I zrobiłem te zdjęcia, te wszystkie zdjęcia, z których bardzo często jestem dumny i które zresztą przyniosły mi laury konkursowe. Zrobiłem je nie dlatego, że przychodzę tutaj do pracy. Zrobiłem je dlatego, że uważam, że to miejsce, Opera i Filharmonia Podlaska, jest tego warte. To nie jest tylko teatr. To jest coś więcej. To jest taka gigantyczna, ultranowoczesna maszyna do robienia sztuki. I od początku mam takie wrażenie i cały czas dostaję tego dowody, że ta dziedzina sztuki, którą tutaj dane mi jest uprawiać, czyli fotografia, jest tutaj bardzo doceniana, bardzo hołubiona, bardzo wspierana. Dzięki wszystkim osobom, które tutaj spotykam codziennie w pracy, czuję się spełnionym fotografem i jest to takie wymarzone miejsce pracy na pewno, nie tylko dla fotografa, ale dla każdego artysty, który tutaj przyjeżdża. Moje początki fotografii teatralnej miały miejsce tutaj. Pamiętam, że wtedy, kiedy zostałem poproszony o przyjście na rozmowę o pracę tutaj do tego obiektu, ówczesny dyrektor zapytał mnie, czy kiedykolwiek robiłem zdjęcia w teatrze. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie robiłem. Na co on powiedział takie słowa, których nigdy nie zapomnę. Podał mi termin jakiegoś spektaklu, na który miałem przyjść i powiedział, proszę przyjść na ten spektakl i zrobić tam takie zdjęcia, które będę mógł pokazać światu. Pamiętam, że był to musical Korczak i potem te zdjęcia obejrzało konsylium w postaci dyrektora, głównego scenografa i muzyka z orkiestry, którego wtedy nie znałem, a dzisiaj jest to mój doskonały kolega, zresztą świetny fotoamator. No i tak, zostałem przyjęty do pracy i od tego czasu fotografuję w Operze i Filharmonii Podlaskiej wszystko. Fotografuję tutaj na spektaklach, fotografuję tutaj wszystkich artystów. To wymaga zupełnie innego warsztatu, bo wtedy zamieniam się w portrecistę i wtedy jestem takim fotografem, którym jestem, kiedy uprawiam komercję najczęściej, bo fotografuję portretowo, fotografuję ludzi, to jest chyba moja specjalność. Fotografowałem kiedyś połamany puzon, to też jest bardzo ciekawe. Puzon się połamał, trzeba było sfotografować czarę i też wysłać jakiemuś lutnikowi gdzieś tam na świecie, żeby to naprawił. Także to są takie przygody, które jest w stanie wymyślać tylko i wyłącznie życie. Nikomu nigdy nie przyjdzie do głowy, co trzeba sfotografować w teatrze.
a w teatrze trzeba sfotografować po prostu wszystko, bo teatr to jest taka miniatura świata, tego, co nas otacza na co dzień. Tu się dzieje wszystko to samo, co w naszym codziennym życiu, tylko że jest po prostu mniejsze, zamknięte do takiej mikroplanety, no, w której brzuchu teraz jesteśmy, bo jesteśmy na widowni Opery i Filharmonii Podlaskiej. Sfotografowałem do tej pory w tym obiekcie 20 premier, z których przygotowuję zestawy fotosów. Fotosy ze spektaklu Doktor Żywago, ze wspaniałego musicalu, który miał zresztą tutaj swoją polską premierę. Przyniosły mi laur w postaci zwycięstwa w konkursie fotografii teatralnej. Ostatnią premierę, którą zrobiłem w Operze i Filharmonii Podlaskiej, wspominam doskonale, przede wszystkim dlatego, że była to premiera, po której od razu nastąpił lockdown. Jeżeli będziecie w Białymstoku w trakcie najbliższego czasu, to prawdopodobnie jeszcze będziecie mogli zobaczyć fotosy z tej premiery, bo one wiszą w przepięknym miejscu, na głównym foyer. Na ścianie jest zestaw fotosów i zdjęć poświęconych musicalowi Jesus Christ Superstar, który pokazywaliśmy też na naszej scenie. Oprócz tego, że fotografuję tutaj, w tym gigantycznym teatrze, fotografuję też w teatrze o wiele mniejszym i zupełnie innym. Jest to teatr, który jest w budynku, który nie został zburzony w trakcie wojny, i to, że stoi tam szafa grająca, to nie znaczy, że ktoś tę szafę grającą kupił w Desie i tam przyniósł, tylko że ona tam stoi od początku, od kiedy tam została wniesiona, gdzieś od lat 20. zapewne. Mówię tutaj o Teatrze Syrena w Warszawie, z którym jestem bardzo emocjonalnie związany i jeżdżę tam wtedy, kiedy pozwalają mi na to obowiązki tutaj w Operze i Filharmonii Podlaskiej, która jest moim macierzystym teatrem. I fotografuję też spektakle. Jednak Teatr Syrena jest to takie miejsce, w którym dzieje się o wiele więcej niż tylko rzeczy związane ze sceną. O dziwo teraz, kiedy teatry są zamknięte, wziąłem udział w dwóch bardzo interesujących sesjach w Teatrze Syrena. Związek tych sesji z teatrem jest oczywisty, bo fotografowałem ubrania przeprojektowane przez Tomka Jacykowa. Ubrania, które pochodzą z garderoby Syreny. Mimo to, że ten związek jest taki oczywisty, to szczerze mówiąc, jak fotografowałem tych modeli tam w teatrze, to czułem się tak, jakbym fotografował jakiś spektakl. A może to nawet szerzej, może to się bierze z tego, że moda to zawsze rodzaj spektaklu. Udawania kogoś, kim się nie jest, rodzaj metamorfozy, może to wszystko zadziałało. Pierwszy raz, kiedy tam pojechałem fotografować, to doszedłem do wniosku, że te obiektywy, których używam tutaj, na tej olbrzymiej scenie, tam to mi się chyba w ogóle nie przydadzą, bo wszystko można zrobić 50mm obiektywem. Największym plusem tego chyba jest to, że aktora ma się w Syrenie, wyciągnięcie ręki. Minusem na pewno jest to, że nie można złapać aż takiej perspektywy jak w Operze i Filharmonii Podlaskiej i nie ma aż tylu ruchomych planów, które można orientować względem siebie. Okazuje się, że jak się jest fotografem teatralnym, to trzeba być też fotografem mody. A dlaczego nie? W teatrze może się wszystko absolutnie wydarzyć, także moda. Niech będzie. Pierwszą odsłonę kolekcji Tomek Jacyków dla Teatru Syrena, bo tak się nazywa ta kolekcja, pojechaliśmy fotografować wtedy, kiedy skończył się pierwszy lockdown. To była taka wiosna, która niosła ze sobą taki, dla mnie, po tym pierwszym lockdownie, pierwszy oddech wolności, którego wtedy bardzo potrzebowałem. Potrzebowałem wtedy tego oddechu na warszawskich ulicach, dlatego że pierwszy lockdown zrobił na mnie kolosalne wrażenie. I stąd wziął się projekt, który nazywa się Identity Crisis, czyli kryzys tożsamości. Projekt, który eksponowany był w Białymstoku, w przestrzeni publicznej. Te zdjęcia przedstawiają naszą rodzinę. Jesteśmy na tych zdjęciach w maskach. Maski, w których widać nas na tych zdjęciach, to maski, które zrobiliśmy z rzeczy, które znajdowaliśmy na spacerach. Cykl Out of Season, bo o nim chcę teraz kilka słów powiedzieć, to jest cykl, który mógłbym pokazać też teraz i też byłby bardzo aktualny. Ten cykl zrealizowałem w opuszczonych kurortach zimą. Jeździłem z asystentem do miejsc, które są bardzo zaludnione latem, zimą zupełnie opuszczone, i fotografowałem tam przy użyciu lampy błyskowej. Ta lampa błyskowa, której używałem w takim spotowym zawsze stylu, była dla mnie jak taka latarka, której używałbym w takim wielkim, opuszczonym magazynie dekoracji, świecił sobie punktowo w jakąś taką przestrzeń, której całej nie znam. Czasami nam się coś śni
i jesteśmy w jakiejś takiej wielkiej przestrzeni i nie wiemy, czy ta przestrzeń jest gigantyczna, czy jest malutka. Ja się zawsze czułem tam w tych kurortach właśnie w ten sposób. Taki absolutnie opuszczony, nieświadomy skali tego, co mnie otacza. I dzisiaj sobie myślę o tym wszystkim, że ten cykl w pewien sposób był proroczy. To out of season, to poza sezonem, to jest coś, co nas teraz wszystkich dotyka. Można byłoby po teatrach pójść teraz i zrobić takie out of season. Tak jak teraz tu jesteśmy, w tym teatrze. Out of season. Wirturama to jest taka osobna gałąź tego, czym jest dla mnie, mogę spokojnie też powiedzieć w tym wypadku, dla nas fotografia, bo to jest rzecz, którą prowadzimy z Kasią, z żoną. To jest taka galeria, którą można zwiedzać bez wychodzenia z domu. Można ją zwiedzać wszędzie, nawet tu. Że ja niestety nie mam telefonu, odłożyłem, gdzieś tam leży na widowni. Mógłbym teraz zwiedzać Wirturamę. To jest takie miejsce, które stało się bardzo popularne w środowisku fotograficznym w Polsce, z czego się bardzo cieszę. Przede wszystkim chyba dlatego, że postawiliśmy od początku na prezentację prac naszych przyjaciół. Pokazaliśmy Tomka Lazara, Tomka Sikorę, Wojtka Wieteskę, Krystiana Dentala i myślę, że pokażemy jeszcze więcej bardzo znanych fotografów. Wymieniłem tylko kilku, resztę można sprawdzić na wirturama.pl. I świetne jest to, że nam się udaje prowadzić tę galerię i też doskonałe jest to, że naszym partnerem bardzo ważnym jest Szeroki Kadr, bo zapewnia nam to, czego pewnie byśmy nie zyskali bez Szerokiego Kadru, czyli dotarcie do wielkiej rzeszy sympatyków fotografii, dzięki temu, że inspiracje Szerokiego Kadru znajdują odbicie takie lustrzane w pewien sposób w Wirturamie. Z lajkami na Facebooku bywa różnie, bo są portale, które mają bardzo dużo polubień, bardzo dużo osób niby te portale obserwuje, ale zupełnie inaczej jest, kiedy się obcuje z taką świetną społecznością osób fotografujących, bardzo zaangażowanych w życie fotograficzne, a taka społeczność na pewno jest na Szerokim Kadrze. To wyjątkowa rzecz, która nas spotkała i jesteśmy za to bardzo wdzięczni.